Avon Individual Blue Strong to zapach, który sobie zamówiłem do przetestowania. Płaciłem za niego 20 zł. Jest to zapach, nie pamiętam z którego roku, ale chyba jakoś niedawno. Kategoria owocowo-aromatyczna. I teraz tak, nuty zapachowe, jakie tam można spotkać, to właściwie są podane jako główne nuty. Na stronie Avonu to jest mandarynka, lawenda i cedr. Co do samego zapachu, już go wcześniej psiknąłem na wyjście. Nosiłem go, właściwie myślałem, że będzie trzymał mi 6 godzin. Trzymał niecałe 3 godziny, może 4. Jest to zapach rzeczywiście, gdzie czuć coś owocowego. Typowo aromatycznego, takie jak ma większość zapachów Avona. Oni mają mniej więcej taką podobną bazę, jakby wykończenie jest strasznie podobne. Kilkunastu zapachów, które wąchałem, większość ma to samo w bazie. Nie jestem pewien, co to jest. Może to jest kwestia jakiegoś chemicznego utrwalacza, czy coś w tym stylu. Że koniec końców wiele pachnie podobnie już tak po 3 godzinach. No i ten, on nie jest jakiś tragiczny, no bo czuć w nim mandarynkę, trochę lawendy i cedru, ale on nie jest trwały tak naprawdę. Tak jak mówię wam, trzymał 3 godziny. Nie jest zły do psiknięcia. Poczekajcie, zaczyna mi kręcić w nosie. Musiałem kichnąć, bo mam przeziębiony jestem. Ten Avon jest przyjemny, jest rześki, pasuje na okazjonalne wyjścia na pocztę czy do szkoły na chwilę. Ale nie z jakiegoś rodzaju, że ktoś was zapamięta w ten sposób. Po prostu pachnieliście w miarę przyjemnie, w miarę czysto. I to w sumie tyle. I takie wrażenie zostawi po sobie, że no dobra, było czuć od niego, że no pachnie, a nie śmierdzi. W ten sposób. To by było na tyle. Dzięki za uwagę.